Witam was na kanale Videoblog Tech. W kolejnym odcinku tym razem pokażę wam narzędzie do szukania okazji na serwisach takich jak Allegro, OLX, Sprzedajemy.pl czy też nawet Otomoto i Mobile.de, jakby ktoś szukał swojego wymarzonego samochodu. O tym narzędziu mówiłem jakieś 2-3 tygodnie temu na którymś z moich live'ów, że coś takiego odkryłem i zacząłem z tego korzystać i obiecałem, że wam pokażę, także to właśnie czy nie bez zbędnego gadania przejdźmy od razu do pokazania, jak działa serwis AutoHunter 24.pl. Jest to serwis, który działa równie dobrze z naszego komputera, jak też tabletu, czy też smartfona, więc będą, będąc praktycznie wszędzie, mamy dostęp do niego i możemy szukać naszych okazji, jadąc do pracy, będąc w pracy, czego nie polecam, bo szef może zobaczyć, czy też wyjeżdżając gdzieś nawet na wakacje w wolnej chwili od rodziny, możemy poszukać tego. Co, akurat potrzebujemy co chcemy kupić. Przejdźmy do menu. Jak to wygląda od środka? O logowaniu, o innych tego typu rzeczach powiem na końcu. Natomiast też powiem co dla mnie znalazł Auto Hunter i co dla mnie upolował. Moi drodzy, strona główna po zalogowaniu po stworzeniu konta wygląda następująco. Mamy zakładki główna, priorytet, ulubione i nasze filtry, które jak się tworzy, to wam pokażę właśnie już za momencik. Po lewej stronie mamy jeszcze zarządzanie filtrami. Każdy z tych filtrów możemy włączyć, wyłączyć, usunąć ze strony głównej, żeby nie wyświetlał się w tej głównej zakładce, dodać jako priorytetowy, bądź też usunąć z priorytetowych i też wyłączyć osobną zakładkę, czyli to, żeby nam się tutaj te filtry nie pokazywały. One będą dalej będą się wyszukiwać, natomiast nie będą widoczne. W przypadku na przykład jak korzystamy z serwisu razem, nie wiem, z żoną, kolegą, żeby to się nam nie mieszało. Możemy też zmienić częstotliwość wyszukiwania każdego z filtrów od 30 sekund do godziny. Co? Taki okres czasu AutoHunter będzie przeszukiwać nam wyznaczone serwisy pod kątem filtrów, które ustawiliśmy. No dobrze, ale jak dodać filtr, moi drodzy, jak to w ogóle działa? Najprostszym sposobem jest znalezienie sobie na przykład na Allegro konkretnej rzeczy, której szukamy. W moim przypadku przykładowo wszedłem na komputery, podzespoły bazowe, procesory Intela, wpiszemy sobie, żeby było szybciej 2400K taki procesor wylistował nam tutaj oczywiście serwis Allegro, wszystkie, natomiast ja jeszcze sobie zawsze daję, że chcę na przykład w tym przypadku kupić używany kupić kup teraz, listas nie korzystam, bo zawsze przed końcem mnie ktoś ze snajpera przestrzeli, więc odpuściłem sobie już czekanie do końca aukcji, listowanie cenę, jaką w stanie jesteśmy maksymalną zapłacić, powiedzmy że będzie to 630 zł tak przykładowo, żeby pokazać Wam, jak, że oferty takie są o mamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć ofert Dobrze jest też dokładnie sprecyzować w filtrach, że szukamy czterorodzeniowego, bo na przykład ludzie czasem wiecie różne opisy dają, a w środku pod aukcją jest zupełnie co innego, że to będzie i siódemka, bo czasem się ludzie nie znają i że to jest socket 1155, bo czasem też ludzie nie wiedzą na jakim sokecie sprzedają swój procesor i to też pewnie zapewne dobrze wiecie przeglądając Allegro, że takie kwiatki się zdarzają. Miło też jest zaznaczyć, żeby te aukcje były wystawione w ciągu 24 godzin. Co prawda jest tylko jedna oferta, ale zaznaczenie tego powoduje to, że te oferty nie będą nam się dublowały po okresie 24 godzin. Dobrze, mamy taki filtr ustawiony, mamy cztery procesory, które znalazły nam Allegro. Pozostaje nam skopiować ten filtr, który żeśmy ustawili do AutoHuntera. Robimy to za pomocą podświetlenia adresu, który stworzyło Allegro podczas tworzenia filtru na górze naszej przeglądarki w pasku właśnie adresu i skopiowania go, ponieważ ten adres, który stworzył Allegro zawiera wszelkie te filtry, które żeśmy wyklikali z lewej strony. Ctrl-C, kopiujemy, wchodzimy, wracamy do AutoHuntera. Na górze wyświetla nam się taki pasek, zawsze nam się wyświetla pasek wyszukiwania, w którym to właśnie przez Ctrl-V wklejamy link, któryśmy stworzyli w Allegro i klikamy Szukaj. Otwiera nam się okno dodawania nowego filtra. Środkową część pomijamy, bo to jest w przypadku dodawania ręcznego filtra i wpisujemy sobie nazwę 2600K z Allegro. To jest bardzo ważne, że akurat z Allegro, ponieważ... AutoHunter nie umożliwia łączenia wyszukiwania z Olixa, sprzedajemy.pl i Allegro tego samego przedmiotu z tego samego filtra. To znaczy, możemy szukać 2600k na Allegro, na Olixie i na sprzedajemy.pl, ale musimy utworzyć trzy różne filtry, ponieważ każdy z tych serwisów ma inaczej ustawione drzewo kategorii, a to jest bardzo ważne, jak za chwileczkę zobaczycie w przypadku dodawania ręcznego filtra z poziomu AutoHuntera. I możemy sobie ustawić częstotliwość wyszukiwania, po której będzie nam serwis szukał. Może to być od 30 sekund do godziny. Powiedzmy, że będzie to jakieś 15 minut, bo te procesory nie są zbyt częste, więc i tak często nie pojawiają na Allegro, i sprzedajemy.pl również. Opcje dodatkowe dodaję do zakładki głównej, czyli że pojawia nam się tutaj w głównym oknie wyszukiwania nasz wynik utwórz nową zakładkę, możemy to wyłączyć, wtedy filtr się utworzy, ale nie będzie widziany na stronie głównej jako zakładka filtra i dodać do priorytetowej zakładki, czyli takie nasze ekstra wymarzone, wyszukiwane przedmioty będą w osobnej zakładce, zakładce priorytet. I generalnie tyle. Na dole klikamy zapisz filtr i filtr się tworzy. Trzeba dać teraz Autohunterowi chwilę czasu, w zależności od obciążenia serwerów, nie tylko Autohuntera, ale też serwisu, na którym wyszukujemy aż on to znajdzie. Pojawi się tam pomarańczowe kółeczko z cyferką w środku informującą o tym ile przedmiotów udało się znaleźć serwisowi na zadanym przez nas filtrze. I to jest dodawanie z linka. Dodawanie ręczne wygląda podobnie. Pomijamy w tym momencie okno linka. Wybieramy, że chcemy poszukać tym razem na OLX. -ie. Otwiera nam się jak widzicie spersonalizowana kategoria OLX. -a. Jak zmienimy to na Allegro, ta kategoria będzie wyglądała zupełnie inaczej, więc z tego też powodu nie można szukać po jednym filtrze na trzech różnych portalach. Naraz tego samego ogłoszenia trzeba stworzyć trzy różne filtry. Spróbujmy zrobić to na OLX-ie. Elektronika, komputery, akcesoria i części i ręcznie tutaj wpisujemy parametry wyszukiwania. Powiedzmy, że wyszukamy sobie nie też 2600. K procesor i ja tutaj nic więcej nie dodaję, ewentualnie jeszcze cenę faktycznie możemy ustawić do 660 zł, powiedzmy, bez podania początkowej, tylko że maksymalnie w stanie jesteśmy zapłacić 660 zł. Wpisujemy 2600 K OLX na przykład, i żeby wyszukiwał nam po co 5 minut na przykład tego właśnie procesora na OELIX, zapisujemy i voilà, i tyle trzeba dać. Tak jak powiedziałem przed chwilą, serwisowi chwilę czasu aż on sobie te przedmioty znajdzie. Tutaj są moje przykładowe filtry. Test bench, z którego korzystałem i za którego pomocą kupiłem drugiego test bencha, nie tego, który widzieliście na Instagramie i na Facebooku z oszklonymi panelami. Kupiłem właśnie takiego, tak, takiego e, Lian Li RC PC T60A, który pojawił się na Allegro za 180 zł i 5 minut po tym, jak się ta aukcja pojawiła. Bo tak miałem ustawiony filtr, Autohunter dał mi znać i zakupiłem tego testbencha, po prostu nie mogłem sobie odmówić, żeby praktycznie nówkę nie kupić za 180 zł, skoro najtańsza inna oferta to jest 415 zł, więc już mam dwa testbęcze film, film z tym testbęczem też zresztą zobaczcie na moim kanale. Mam ustawione jeszcze jakieś szukanie procesora 3770 i 7 na olx -ie. I 7700K mam też ustawione na Allegro wyszukiwanie jakichś tam ofert. Jeżeli dodamy taką ofertę, moi drodzy, do ulubionych, o, to ona nie zniknie nam z serwisu po 24 godzinach, ponieważ AutoHunter wyszukuje okazję, a nie magazynuje linki, to te wszystkie linki, które są, o, widzicie, tu już znalazło, 2600K, 4 sztuki na Allegro i 10 sztuk na Oliksie. to te wszystkie linki znikną nam z serwisu po 24 godzinach. Żeby uniknąć tego, to konkretną ofertę, nie cały filtr, tylko konkretną ofertę możemy dodać sobie do ulubionych. I w tym przypadku w ulubionych te konkretne oferty będą moi drodzy wyświetlane, magazynowane przez AutoHuntera przez e, 7 dni. To tak jakbyśmy się nie mogli zdecydować, czy jednak ten procesor, czy na przykład inny procesor. E, no i liczyć, że nikt nam w trakcie go nie podkupi. E, po kliknięciu na nazwę, na tytuł ogłoszenia, otwiera nam się bezpośrednio. Aukcja, czy też ogłoszenie, którego to dotyczy, także to jest też fajne. Mamy od razu linkowane konkretne ogłoszenia, nie musimy chodzić szukać, tylko klikamy sobie i się to otwiera. W ulubionych mam zaznaczone 7700K jako priorytetowe, dlatego jest to wyświetlane na zielono. Dodając właśnie takie filtry z poziomu zarządzania filtrów, tutaj na przykład o do priorytetowych. Te oferty są wyróżnione kolorem zielonym, jak widzicie, co od razu rzuca się w oczy i co od razu można zauważyć. I to generalnie tyle z funkcjonalności tego serwisu. Naprawdę nie jest skomplikowany w obsłudze, a naprawdę pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu na ręczne grzebanie po Oryxie Allegro sprzedajemy .pl, i szukanie po filtrach nowo wystawionych przedmiotów, bawienie się w to naprawdę serwis odwala za nas kupę dobrej roboty. Y no niestety, jest to serwis płatny. Co prawda, mamy trzy dni darmowe na zarejestrowanie się i przetestowanie jego możliwości pod własnym kontem, natomiast później musimy wykupić któryś z abonamentów. Abonamenty są miesięczne, nie musimy ich przedłużać, po prostu po okresie upływu abonamentu i nieprzedłużeniu abonamentu AutoHunter. Przestanie wyszukiwać oferty, nie usunie naszego konta, nie usunie filtrów, które tutaj stworzyliśmy, po prostu przestanie wyszukiwać oferty. Po jakimś dowolnym czasie możemy wrócić z wyższym, z niższym abonamentem i kontynuować pracę. Z autohanterem i wyszukiwanie ofert. To jest fajna propozycja na przykład dla osób, które szukają, mają założenie, że w ciągu miesiąca zbudują sobie jakiś komputer za określoną kwotę, tak? I wtedy można sobie na przykład ustawić, że w ciągu miesiąca kupując taki abonament za 19 zł, tam jest 10 filtrów, jakby w pakiecie. Możemy sobie ustawić, że w ciągu miesiąca szukamy płyty procesora, wszystkich tam podzespołów, które potrzebujemy i. Raczej na pewno w ciągu tego miesiąca znajdziemy okazję w naszych cenach, w naszym budżecie, które nas interesują i które możemy kupić, i właśnie zbudować sobie nasz zestaw. A później nie musimy już przedłużać abonamentu, bądź też dla osób, które tak jak ja nagminnie szukają różnych y, okazji na używane podzespoły i które nagminnie śledzą wszystkie aukcje i dla których Autohunter może być faktycznie wybawieniem, bo odwala za nas naprawdę kawał brudnej, czarnej roboty w klikaniu, siedzeniu i marnowaniu czasu na serwisach aukcyjnych i ogłoszeniowych, wyszukiwaniu ofert. Po prostu nam się to pojawia w serwisie po zalogowaniu. Zakładkę możemy zrzucić do paska, wtedy będzie na niej wyświetlana w zależności od tego, czy znajdzie, czy nie, liczba ofert, bądź też możemy zainstalować zewnętrzną aplikację, oto Huntera, na nasz komputer, która nas z poziomu tutaj paska powiadomień w Windowsie będzie nas informowała też na bieżąco, ile ofert, w której kategorii naszych filtrów się udało znaleźć. No, także dla mnie ciekawy serwis na pewno i bardzo pomocny. Myślę, że części z Was też się również przyda, dajcie mi dać w komentarzach, co myślicie o tym serwisie, czy. Jesteście ewentualnie zainteresowani korzystaniem z tego serwisu i może odezwać się do twórców, i w ramach tego właśnie, że pokazałem ten serwis wam, to będą w stanie podarować kilka kont dla was. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście te konta przekażę wam, zrobimy jakiś konkurs i myślę, że też będą jak najbardziej do rozdania, ale tak jak mówię, nie wiem, muszę dopiero napisać do twórców tego portala, podlinkować im film, myślę, że się spodoba, bo w końcu powiedziałem samą prawdę o tym serwisie i jeżeli faktycznie uda mi się ich nakłonić, to dostaniecie takie konta. Mam nadzieję przynajmniej. Ode mnie to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia jak zwykle w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was, Videoblog Tech.